Państwa, możemy zacząć, tak? Witam Państwa serdecznie na 16. już Festiwalu Nauki i rozpoczynamy go wykładem pana profesora UAM, doktora habilitowanego Grzegorza Musiała. Zatytułowany jest wykład Prawa fizyki w ruchu samolotu. No, wykład jak najbardziej aktualny w czasie rocznicy Smoleńska. Prosimy bardzo. Dziękuję bardzo panu doktorowi Marcelowi Kaczmarskiemu, który będzie tutaj przewodniczył tej sesji. To już nasz 16. festiwal, pierwszy wykład w tej aule. Proszę Państwa, pracuję w Zakładzie Fizyki Komputerowej na tym wydziale. Jestem pełnomocnikiem do spraw popularyzacji. Organizuję tę imprezę. Również jest to w moim obowiązku. Pracuję również w Europejskim Instytucie Molekularnego Magnetyzmu we Florencji. Na co warto zwrócić uwagę? To są Wasze miejsca po przyszłej pracy dla osób zainteresowanych fizyką i tak dalej. Naprawdę polecam, dlatego że coraz mniej ludzi studiuje fizykę, coraz mniej ludzi uczy fizyki w szkole średniej. I to jest paradoksalnie szansa dla tych najbardziej zainteresowanych, najbardziej zmotywowanych. Po prostu robi się luźno w zespołach zachodnich, w zespołach krajowych. I można naprawdę stosunkowo prostą ścieżką, tak jak powiedzmy tutaj ja, po studiach zająć się pracą naukową. Mam dorobek naukowy również z informatyki. Jestem dumny, że zostałem zaproszony do współpracy właśnie w Instytucie Informatyki Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Prezentacje doświadczalne przygotowała i poprowadzi pani doktor Aleksandra Jędrzejczak, za co jej bardzo dziękuję. To są jej tutaj autorskie pomysły. Mam nadzieję, że Państwo będziecie cieszyć się ilustracją przede wszystkim. Fizyka opiera się na doświadczeniu. To doświadczona weryfikacja jest niezmiernie ważna. Ubolewamy nad tym, że jest tego tak ubogo w szkole średniej i że twórcy programów nie dostrzegają tego właśnie kontekstowego charakteru fizyki. I teraz chciałbym jeszcze polecić tym, którzy chcą wiedzieć więcej. Właśnie te podręczniki, tę serię tych podręczników, można tą lewą, można tą prawą, bo tam stosunkowo prostym językiem są już napisane rzeczy, które jesteście w stanie zrozumieć na poziomie szkoły średniej. O czym będziemy mówili? Jeżeli idzie o ruch samolotu, to mówimy przede wszystkim o ciśnieniu. To jest źródło, prawda? Czyli prawo Archimedesa i prawo Bernoulliego, które tu będzie jednym z kluczy. No i oczywiście dynamiki Newtona, ale one to wiadomo, że zawsze są. No i potem zajmiemy się aerodynamiką, żeby przejść do tematu tego wykładu. No musimy mieć jakieś przygotowanie narzędziowe. No i tak jak tutaj doktor Kaczmarski wspomniał, właśnie jest dzisiaj trzecia rocznica, w związku z tym zadamy kilka pytań, nie jesteśmy od tego, żeby prowadzić śledztwo, ale jest kilka pytań od strony fizycznej, jakie są konsekwencje, powiedzmy, wydarzeń w tej katastrofie smoleńskiej. Te pytania są podejmowane przez różne fora akademickie, skupiające profesorów nie tylko z kraju. To jest Akademicki Klub Obywatelski, który tu w Poznaniu chyba jest pierwszą inicjatywą. Budujemy społeczeństwo obywatelskie, Unia Europejska ma to wpisane jako jedną z najbardziej podstawowych wartości, więc budowa tego społeczeństwa obywatelskiego jest jednym z celów właśnie Akademickiego Klubu Obywatelskiego, którego mam zaszczyt być członkiem. No i organizacje, no i konferencja smoleńska, która 22 października, odniosę się jeszcze do tej konferencji w podsumowaniu, przeprowadziła dyskusję właśnie naukowych aspektów tego raportu, tych raportów, które powstały. No, są to ważne pytania. Własności fizyczne biorą się z oddziaływań cząsteczek. Cząsteczek jest bardzo dużo. Jest ich liczba Avogadro w jednym molu w gramocząsteczce. W związku z tym nie da się policzyć takiej ilości cząsteczek nawet na najbardziej zaawansowanych superkomputerach świata. I dlatego trzeba stosować fizykę statystyczną, jak sama nazwa wskazuje, prawda? Czyli pewną statystykę i tak dalej. Do tego służy mechanika statystyczna i tak dalej, która posługuje się pewnymi parametrami, jak objętość, temperatura, ciśnienie i tak dalej. Zwróćmy uwagę, że to ciśnienie pojawia się jako współczynnik pomiędzy
powierzchnią, na którą działa ciśnienie, a siłą. Co to jest wektor powierzchni? Zwróćmy uwagę, że wektor powierzchni jest prostopadły do powierzchni, którą reprezentuje, i liczbowo równy jest tej powierzchni, oczywiście w jednostce powierzchni w kwadracie. Więc tak, tutaj ten wektor wtedy jest dokładnie współliniowy z wektorem siły i dlatego możemy zapisać tutaj to prawe z tego, że ciśnienie to jest po prostu liczbowo równa siła na powierzchnię, na którą działa. Wzór definicyjny. Duże wielkości zwykle powinny być oznaczane jako ekstensywne, zależne od masy, od ilości cząstek. Małe wielkości jako intensywne powinny być pisane małą literą zasadniczo. W związku z tym ciśnienie piszemy małą literą i na przykład gęstość ma jako liczba, ilość masy na objętość powinniśmy pisać małą literą, natomiast masa jako wielkość ekstensywna powinna być pisana dużą literą, co nie zawsze jest stosowane. Zwróćmy uwagę, że prawo Pascala, które w zasadzie mówi o ciśnieniu i mówi nam, że przekazuje jakby w sposób niezmieniony to ciśnienie w ośrodku, możemy bardzo łatwo wyprowadzić z takiej to zależności, że na daną powierzchnię, powiedzmy tu jest punkt P, powierzchnia przekroju poprzecznego, poziomego, powiedzmy na tą powierzchnię działa mg, czyli ciężar wody, który jest ponad tą powierzchnią. No jeżeli tutaj dokonamy prostych przekształceń, to wyprowadzimy ten wzór. Problem polega na tym, że ten wzór ma wartość ogólniejszą niż tylko ten przypadek, kiedy mamy do czynienia z takim właśnie prostopadłościennym słupem wody. Batyskaw na przykład, prawda? Czyli ciśnienie rośnie wraz z głębokością. To jest ciśnienie hydrostatyczne i dlatego trzeba się chronić, wnurkując na duże głębokości właśnie w batyskafie. Na jakiej głębokości zanurkował człowiek największą głębokość, jaka była osiągnięta? Ktoś pamięta? No byliśmy najgłębiej jak tylko można, prawda? Czyli na samym dnie Rowu Mariańskiego. Ale to tylko jeden człowiek. Jak to? Jeden człowiek. Więc podsumujmy. Prawo Pascala to jest ciśnienie wywierane na zamknięty płyn, jest przekazywane niezmienione na każdą część płynu i na ścianki naczynia, które go ograniczają. Prawda? Jeżeli teraz próbowalibyśmy wyprowadzić w sposób ogólny, to musielibyśmy wziąć jakąś część płynu w formie, powiedzmy, takiego dysku płaskiego. Będą jakieś siły, które będą działały z góry, będą jakieś siły, które będą działały z dołu, prawda, i tak dalej. One są tutaj zaznaczone. To będzie ciśnienie, o którym mówiliśmy. Jeszcze go nie wyliczamy, tylko zaznaczamy, że tutaj jest działa również wszystkie możliwe siły, no i zapisujemy je i powinniśmy, tutaj w szkole średniej piszemy delta, my piszemy przyrosty nieskończone, czyli różniczki, i gdybyśmy pisali te delty, to dostalibyśmy z tego wyprowadzenia, że delta P przez delta Y, czyli Y to jest oś pionowa, jak widać, czyli wraz ze zmianą położenia na osi Y mamy stały przyrost ciśnienia minus rho g. No, biorąc pod uwagę kierunki, które przyjęliśmy tutaj w tym układzie współrzędnym. Natomiast jeżeli byśmy dokonali wycałkowania, to jest taka operacja, którą poznacie w szkole wyższej, no to wówczas dostajemy prawo Pascala, tak jak ono jest rozpoznawane, czyli na samej górze działa ciśnienie atmosferyczne, jakieś P0, i potem wraz ze zmianą głębokości dodaje się ciśnienie hydrostatyczne. Zobaczmy, czy rzeczywiście to ciśnienie przekazywane jest w sposób niezmieniony na każdą część płynu i tak dalej, i tak dalej. Troszeczkę tutaj na tego, proszę bardzo, staramy się śledzić tutaj górę tego... Tu mamy właśnie strzykawkę, w której znajduje się woda. I zamknięta ta strzykawka jest piłeczką ping-pongową z nawierconymi otworkami. I zobaczmy, jak się tutaj będzie to ciśnienie. W sposób niezmieniony, dziękuję bardzo. W sposób niezmieniony we wszystkich możliwych kierunkach woda wytryska. Nie ma tak, że w jednym kierunku wytryska wolniej, w innym szybciej. Po prostu wytryska woda we wszystkich możliwych kierunkach w sposób jednakowy.
I to oznacza przekazywane, niezmienione jest to ciśnienie na każdą część płynu na ścianki naczyniowe otaczającego. Troszeczkę tutaj zrobiliśmy prysznica, ale w sumie wyschnie. Chodzi o to, żebyśmy umieli sobie samemu prostymi środkami zilustrować, sprawdzić dane prawo fizyczne. Zwróćmy uwagę na ilustrację tego prawa. Teraz będziemy zmieniać opony z zimowych na letnie. W związku z tym będzie podwelewarowany samochód i najprawdopodobniej właśnie będziemy używali takiej prasy hydraulicznej. Pytanie jest, jaki ciężar trzeba tutaj położyć na tym wąskim cylindrze, żeby podnieść 1000 kg na tym szerokim cylindrze. No i tutaj można bardzo łatwo to wyliczyć. Ciśnienie jest to samo, w sposób niezmieniony przekazywane. Jeżeli to wyliczymy, okaże się, że 10 kg wystarczy przy tym stosunku, zwróćcie uwagę, to jest 10 cm średnica, to tylko 1 cm. Pamiętamy o tym, że średnica stosunek sił jest taki jak stosunek kwadratów średnic. I dlatego tutaj jest ten stosunek jest 10, ale do kwadratu jest 100, czyli mamy przełożenie 100-krotne. Ciśnienie można łatwo mierzyć, mamy słynne doświadczenie do Liczeniego i właściwie wiele do dzisiaj jeszcze takich właśnie barometrów jest bazujących na tym właśnie prawie Pascala, czyli jakbyśmy sobie tutaj na tej powierzchni powiedzmy na wysokości 1 to prawo Pascala sprawdzili, no to tutaj jest tylko i wyłącznie ciśnienie ciśnienie atmosferyczne, ciśnienie hydrostatyczne wynosi 0, bo wysokość słupa wynosi 0 względem tej powierzchni. Tutaj mamy pewną wysokość i tutaj powiedzmy to ciśnienie tych par, które jest wybierane, to jest rtęć, jest praktycznie równe 0, w związku z tym tu po prawej stronie zaniedbujemy to P2 równe 0, podstawiamy i mamy rogę H i stąd po prostu ciśnienie jest wprost proporcjonalne do wysokości słupa rtęci, można łatwo to mierzyć. Zwróćcie uwagę, XVII wiek. Już ludzkość potrafiła to mierzyć. Teraz prawo Archimedesa, bardzo ważne, jeżeli idzie o jakie to są ważne siły, które działają na ośrodek, jeżeli mówimy o poruszaniu się, o latach. Archimedes zauważył to, że działa siła wyporu. Tam jest ta słynna sprawa z tą koroną, która czy tam domieszał srebra, złotnik, czy nie domieszał, ale pytanie jest takie, jak łatwo stosunkowo rozwiązać ten problem? Czujemy, że działa siła, ale jak ją obliczyć? I to właśnie olśniło Archimedesa. Zadał dobre pytanie. Czyli trzeba zadać cenne pytanie, dokładnie o istotę zjawiska. A jaka jest istota zjawiska? Jeżeli działa siła wyporu, to jak można ją zrównoważyć? Bo jak ją zrównoważymy, to wówczas ta siła, będziemy wiedzieli, ile ona wynosi. No więc zrównoważymy ją w ten sposób, żeby tą objętość wypełnimy wodą. Woda z wodą sama z sobą jest zrównoważona, prawda? I stąd można wywnioskować, że siła wyporu równoważy ciężar wypartej cieczy. Spróbujmy to tutaj sprawdzić. Pani doktor przygotowała nam doświadczenie. Proszę bardzo. To jest doświadczenie do sprawdzenia prawa Archimedesa. Sprężyna rozciągana jest poprzez wiaderko i ciężarek. Zwróćcie uwagę, że ten ciężarek, jego objętość jest dokładnie równa wewnętrznej objętości wiaderka. I zawieźmy tutaj na sprężynę właśnie te dwa elementy. Ona jest rozciągnięta w tej chwili. Ten czarny talerz, to jest nasz wskaźnik rozciągnięcia sprężyny, jest na czerwonej strzałce. Umieśćmy teraz w wodzie ten obciążnik. Umieszczamy w wodzie, tak żeby nam się to nie... Trzeba tak zrobić, żeby ładnie wisiało w wodzie. I zauważmy, że ten czarny talerz teraz pokazuje poziom czarnej strzałki, a więc sprężyna jest mniej rozciągnięta. Czyli z mniejszą siłą Ziemia przyciąga teraz te dwa elementy. Ale jaka jest ta siła? Możemy to sprawdzić. Mianowicie wlewamy do tego wiaderka wodę, czyli substancję, która wypierała ciężarek. Tak? Wiemy, że objętość tego wiaderka jest równa objętości walca, który
znajduje się w wodzie. I po napełnieniu wiaderka wodą sprężyna znów rozciągnęła się do czerwonego wskaźnika. Dobrze, czyli zmierzyliśmy tę siłę wyboru. Wniosek? Siła wyboru, czyli pozorne zmniejszenie ciężaru, jest równa ciężarowi wody, którą wypiera ten odważnik. To jest doświadczenie bardzo proste i ideowo i znakomicie pokazuje ideę. Proszę bardzo, tutaj mamy baloniki, one są wypełnione pewnie helem, tak? Helem są wypełnione. Tak? W związku z tym hel, jak wiemy, jest lżejszy od powietrza, ma mniejszy ciężar właściwy i te baloniki po prostu nam ulatują w górę, dlatego że średnia gęstość tego balonika łącznie z powietrzem jest po prostu mniejsza niż gęstość powietrza, która nas otacza. I o tym decyduje gęstość, proszę Państwa. Średnia gęstość. Dlatego może balon się unosić i tak dalej. W którym morzu pływanie wymaga najmniej wysiłku, by się utrzymywać na wodzie? Może ktoś był. Wiadomo, że tutaj decyduje ciężar wypartej cieczy. Zatem gęstość, prawda? Najgęstsza woda chyba jest, jak sądzę, w takim otwartym akwenie na Morzu Martwym i tak to właśnie tak to postrzega. To są aspekty statyczne. Jednak ruch samolotu jest zjawiskiem dynamicznym, prawda? W związku z tym musimy rozważyć przepływ płynu, prawda? W związku z tym musimy przejść do prawa Bernoulliego. Jeżeli uda nam się wyprowadzić to prawo Bernoulliego, zrozumieć je, wtedy dopiero będziemy w stanie zrozumieć wszystkie zjawiska, które towarzyszą i dzięki którym lata samolot. Ośrodek płynie. Zatem zobaczmy, tutaj jest taki zakreskowany kawałek objętość wody. Jak przesuniemy tłok do tego położenia, wówczas ta woda przesunie się i wypełni pierwotnie, przesunie ten drugi tłok, który ogranicza wodę z prawej strony, no i wypełni tutaj ten zakreskowany dolny prostokąt. Masa wody będzie ta sama, zatem ρ razy V to jest masa, prawda, równa się ρ V2 i możemy uprościć tutaj ρ, no i możemy rozpisać tą objętość jako powierzchnia razy długość tego słupa. No i w ten sposób mamy ustalone pewne równanie. Zakładamy, że przepływ jest ustalony, czyli bezwirowy, nieściśliwy, nielepki. Taki model sobie wyobrażamy. Musimy coś założyć. Fizyka tworzy modele. Później dołożymy sobie lepkość, a